Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Dłuższą chwilę mnie tutaj nie było, ale za tydzień wraca Bundesliga. Zrobimy sobie dzisiaj takie przetarcie piłkarskie na Białorusi, bo nikt nam nie zabroni. Możemy sobie takie przetarcie zrobić, czyli zrobimy sobie dubla na niedzielę. Dorzucimy konkurs, 5 dyszek będzie do zgarnięcia dla was. No i to będzie właśnie tak jak mówiłem, takie przetarcie przed przyszłotygodniową Bundesligą. Lecimy! Na sam początek od razu powiem, że korzystamy z oferty eWinera, czyli polskiego legalnego bookmachera, który zwróci wam kasę za pierwszy ewentualnie przegrany kupon na 190 zł, jeżeli tylko założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, bez problemu znajdziecie. Przy rejestracji używacie kodu promocyjnego 190 VIP, tak jak widzicie teraz na grafice, i odbieracie 3 bonusy. Przede wszystkim ten zwrot na pierwszym kuponie do 190 zł, czyli gracie sobie jakikolwiek kupon, na przykład taki jak my dzisiaj na filmie, za 190 zł. Jeżeli nie wejdzie, otrzymujecie zwrot stawki w formie bonusu minus podatek. I jeżeli chodzi o bonusy powrotne, trzeba je obrócić 6 razy po kursie 2,50. Dodatkowo zgarniacie podwojenie drugiego i trzeciego depozytu do 500 zł. Więc 3 fajne promocje, jeżeli ktoś chciałby je odebrać i z niej skorzystać. Pierwszy komentarz pod tym filmem, kod promocyjny 190 VIP i sprawa załatwiona. Teraz lecimy szybko z konkursem, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć 5 dych właśnie do wykorzystania w eWinerze. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujcie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w niedzielnym meczu pomiędzy Dynamem Brest a Dynamem Mińsk. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z eWinera, czyli zostawiacie po prostu swojego maila całego lub początek maila. Typujemy do 19:00 w niedzielę, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na eWiner nie biorą udziału w zabawie. Lecimy! W niedzielę na białoruskich boiskach dojdzie do dwóch ciekawych pojedynków i właśnie tym dwóm meczom chcielibyśmy się bardziej przyjrzeć. Pierwszy z nich to spotkanie Isłacza Mińsk z Bielszyną. Obydwie drużyny w początkowej fazie sezonu zaskakują swoich kibiców, gospodarze pozytywnie, natomiast goście rozczarowują swoją postawą. Ekipa z Mińska na ten moment zajmuje 5. miejsce i choć ich bilans bramkowy nie powala, to na swoim obiekcie prezentują się ponadprzeciętnie. To właśnie na Stadium FC Mińsk ulegli tylko raz, kolejnej zresztą rewelacji sezonu FC Słuck. Pozostałe 4 mecze pewnie wygrali. Przyjezdni z kolei na 7 rozegranych spotkań strzelili tylko 5 bramek, tracąc aż 13. Co prawda dwukrotnie potrafili zremisować, jednak te punkty tracą na wartości, jeśli spojrzeć z kim je zdobywali. Nieman Grodno i Smalawiczy, czyli kolejno dwie ekipy wyżej w tabeli od Bielszyny. W tym spotkaniu proponujemy zakład na powyżej 1,5 gola Isłacza. Goście mają spore problemy w defensywie i tracą naprawdę dużo bramek. A piłkarze z Mińska z kolei muszą poszukać dobrego wyniku po porażce z Szachtiorem. A rywala do tego mają idealnego i powinni poradzić sobie ze słabą ekipą z Bielszyny. Drugie spotkanie to mecz Witebska z Szachtiorem Soligórsk. Gospodarze są solidną drużyną na miarę uplasowania się w środku tabeli na zakończenie sezonu. Jednak w dwóch ostatnich spotkaniach nie potrafili wywalczyć korzystnego rezultatu, przegrywając najpierw z Isłaczem, a w ostatniej kolejce ze Slawią. Ostatnie spotkanie na pewno długo zapadnie piłkarzom Witebska w pamięci. Do 87 minuty utrzymywali korzystny wynik, żeby w minutę stracić dwie bramki i ostatecznie nie wywalczyć nawet punktu przed własną publicznością. Piłkarze Szachtiora z kolei powoli stabilizują formę i grają coraz ciekawszy, oczywiście jak na Białoruś, futbol. Po porażce ze Słuckiem odnieśli 2 kolejne zwycięstwa w lidze i pokonali w pucharze Dynamo Brest 4-2, ostatecznie nie awansując do kolejnej rundy. Goście tego spotkania zdają się z meczu na mecz rozpędzać i to w nich widzimy faworyta do zgarnięcia kompletu punktów kosztem Witebska. Mamy nadzieję, że odniosą oni 4. zwycięstwo z rzędu, a 3. w lidze i proponujemy zakład na ich zwycięstwo. Tutaj oczywiście widzicie nasz kupon. Przypominam moi drodzy, jeżeli założycie konto w eWinner z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego 190 VIP, to macie zwrot stawki za pierwszy, ewentualnie przegrany kupon właśnie do 190 zł. No i dobra moi drodzy, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście do końca. Zrobimy sobie, tak jak mówiłem, takie przetarcie. Mam nadzieję, że wyjdzie pozytywnie. No, będzie ciekawe, jeśli śledziło te niedzielne mecze białoruskiej ligi. Na sam koniec zapraszam do subskrypcji do naszych grup. Linki macie w opisie pod tym filmem. Do brania udziału w konkursie też zachęcam. Słyszymy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie.